Kiedy umrzesz, nie martw się o twoje ciało. Twoi krewni zrobią wszystko, co trzeba, zgodnie z ich możliwościami. Zdejmą ci ubranie, umyją cię, ubiorą cię, wywiozą cię z domu i zabiorą pod twój nowy adres. Wielu przyjdzie na twój pogrzeb, żeby się pożegnać. Niektórzy odwołają zaręczyny, a nawet opuszczą pracę, żeby przyjść na twój pogrzeb. Twoje rzeczy, nawet te, których nie lubiłaś pożyczać, będą sprzedawane, rozdawane lub spalone. Twoje klucze, twoje narzędzia, twoje książki, twoje płyty, twoje buty, twoje ubrania. I bądź pewna, że świat nie zatrzyma cię i nie zapłacze nad tobą. Gospodarka będzie kontynuowana. W swojej pracy zostaniesz zastąpiona. Ktoś z tymi samymi lub lepszymi zdolnościami przejmie twoje miejsce. Twój majątek pójdzie do twoich spadkobierców. Ludzie, którzy znali się tylko z twojego wyglądu, powiedzą: biedna kobieta. Albo: ona świetnie się bawiła. Twoi szczerzy przyjaciele będą płakać kilka godzin lub kilka dni, ale potem wrócą do śmiechu. Twoje zwierzęta przywykną do nowego właściciela. Twoje zdjęcia przez jakiś czas powiszą na ścianie albo postoją na biurku, ale potem zostaną schowane na dno szuflady. Ktoś jeszcze usiądzie na twojej kanapie i będzie jadł przy twoim stole. Głęboki ból w twoim domu będzie trwał tydzień, dwa, miesiąc, dwa, rok, dwa. Potem zostaniesz dodana do wspomnień. I wtedy twoja historia się skończy. Skończy się wśród ludzi. Skończy się tutaj. Skończy się na tym świecie. Ale zaczniesz swoją historię, w swojej nowej rzeczywistości, w swoim życiu po śmierci. Wartość straciło ciało, piękno, wygląd, nazwisko, komfort, kredyt, stan, pozycja, konto bankowe, domy do wynajęcia, samochód, zawód, tytuły, dyplom, medale, trofea, przyjaciel, miejsca, małżonek, rodzina. W swoim nowym życiu potrzebujesz tylko swojego ducha i odwagi, którą tu zgromadziłeś. To będzie jedyna fortuna, na jaką tam będziesz mogła liczyć. Ta fortuna jest jedyną rzeczą, którą weźmiesz. Kiedy żyjesz życiem miłości do innych i w pokoju z bliźnimi, uwielbiasz swoją duchową fortunę. Dlatego staraj się żyć i bądź szczęśliwa, że tu jesteś. Bo jak powiedział Franciszek z Asyżu, stąd nie weźmiesz tego, co masz. Weźmiesz tylko to, co dałeś. To twoje życie. Ciesz się nim w pełni, jakby to był twój ostatni dzień. Czytał Bogdan.